Zbliżało się święto Przaśników, zwane świętem Paschy. Jezus, Szymon, Piotr i Jan wyruszyli pierwsi, aby przygotować wieczerzę paschalną. Pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam, nie będę jej więcej spożywał, dopóki nie nadejdzie Królestwo Boże. Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, Władca Wszechświata, który sprawiasz, że winorośl wydaje owoc. Weźcie to i rozdzielcie między siebie. Powiadam wam, że nie będę więcej pił wina, aż nadejdzie Królestwo Boże. Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, Władco Wszechświata, który sprawiasz, że ziemia daje chleb. To jest moje ciało, które ofiarowuję za was. Tak czyńcie na moją pamiątkę. Ten kielich to nowe przymierze mojej krwi, przelanej dla was. Lecz oto ten, który mnie zdradzi, jest ze mną przy stole. Syn Człowieczy naprawdę musi umrzeć, gdyż Bóg tak postanowił, lecz biada temu, który go wyda. Jakże to? Który z nas cię zdradzi? To niemożliwe. Wskaż zdrajcy, Panie.